Dzień dobry, dzisiaj chcę Wam pokazać przepis na domowy marcepan. Ostatnio zrobiłem hałwę. Jak pamiętacie, do przygotowania hałwy wystarczyły nam dwa składniki i tutaj będzie podobnie. Ja w ogóle zachęcam do gotowania w domu, do przygotowywania domowych potraw, ponieważ jedzenie domowe jest zdrowsze, smaczniejsze, a także tańsze. Jeżeli chodzi o marcepan, to będziemy potrzebować następujących składników. Migdały, syrop klonowy oraz opcjonalnie gorzka czekolada. Jeżeli chodzi o migdały, to muszą one być bez skórki. Jeżeli macie ze skórką, należy je wówczas sparzyć i skórkę usunąć. Ja użyję około 500 g migdałów. Syrop klonowy możecie zastąpić miodem, natomiast gorzka czekolada posłuży mi do przygotowania polewy. Będę chciał lekko przełamać ten słodki smak, właśnie tą gorzką polewą. Natomiast jeżeli ktoś nie ma ochoty na polewę, nie musi tego robić, wystarczą mu wówczas same migdały i syrop klonowy do przyrządzenia właśnie marcepanu. Przebieg prac będzie wyglądał następująco. Na początku zmielimy migdały, następnie dodamy do tego syrop klonowy i później przygotuję polewę. W takim razie zaczynajmy. Migdały są już zmielone. Musicie je dobrze zmielić, aby masa miała taką lekko kleistą konsystencję. Ja teraz będę dodawał syropu klonowego. Syropu klonowego dodajemy tyle, aby nam się to wszystko ładnie skleiło. I także podczas dodawania tego syropu musimy próbować, czy masa nie jest zbyt słodka, czy też zbyt mało słodka. Tak wygląda uformowany marcepan. Ja go teraz włożę do lodówki, aby się schłodził, bardziej związał i w tym czasie zrobię polewę.
Tak wygląda marcepan po nałożeniu polewy czekoladowej. Włożyłem go jeszcze do lodówki, aby dobrze ona zastygła. Tak wygląda marcepan w pełnej krasie. Życzę Wam smacznego, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.